sklepie internetowym Xiaomi można czasami trafić na niespodziewane produkty. Jednym z nich jest prezentowana hulajnoga Mijia Electric Scooter. Za niecałe 2000 zł możemy zostać posiadaczami nietypowego środka transportu. Testowany przeze mnie model M365 ma silnik o mocy 250 W, co pozwala rozpędzić ją do maksymalnych 25 km na godzinę. Przy takiej jeździe w pełni naładowana bateria wystarczy na przejechanie około 20 km w miejskich warunkach, co łącznie zajęło około 1,5 godziny. Jeżdżąc bardziej ekonomicznie, można wydłużyć ten dystans do około 30 km. Nie da się jednak skrócić dość długiego czasu ładowania, ponieważ napełnienie baterii potrwa nawet 5 godzin. Hulajnogę ładujemy ze zwykłego gniazdka, ładowarką przypominającą tą od laptopa. Pojazd wykonany jest z aluminium i dostępny jest w prezentowanej białej oraz czarnej wersji kolorystycznej. Całość waży 12,5 kg, ale dzięki sprytnemu systemowi składania kierownicy zarówno przechowywanie, jak i przenoszenie hulajnogi nie sprawia najmniejszych problemów. Obsługa ogranicza się do jednego przycisku, za pomocą którego włączamy-wyłączamy pojazd, przytrzymując go, oraz włączamy-wyłączamy wbudowane światła, klikając go. Do kontroli prędkości służy manetka z prawej strony kierownicy, którą obsługujemy kciukiem. Żeby ruszyć, należy się najpierw mocno odepchnąć nogą. W ten sposób zabezpieczono się przed przypadkowym uruchomieniem silnika oraz można zaoszczędzić sporą ilość energii. Hamowanie odbywa się automatycznie po puszczeniu manetki prędkości. Możliwe jest też hamowanie awaryjne, zaciskając znajdujący się z tyłu hamulec tarczowy. Hulajnoga sprawia niesamowitą radość i przyjemność z jazdy. Równocześnie jest bardzo praktyczna, ponieważ pozwala na dużą swobodę wybieranej trasy. Świetnie prowadzi się po asfalcie, natomiast wjeżdżając na kostkę warto lekko ugiąć kolana, żeby zapewnić sobie dodatkową amortyzację, poza tą gwarantowaną przez opony. Nie ma jednak wątpliwości, że każda przejażdżka Mijia Scooter przyniesie uśmiech na twarzy właściciela oraz zwróci uwagę przechodniów, ponieważ jest to nadal dość niecodzienny widok. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat mojego doświadczenia z hulajnogą Xiaomi, zapraszam do przeczytania recenzji na purepc.pl, do której link znajduje się w opisie. Nie zapomnij też subskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.